Mars ma kilka twarzy, naprawdę. W 1976 roku, kiedy bezzałogowa sonda kosmiczna Viking 1 badała czerwoną planetę, zauważyła coś interesującego. Dużą strukturę, która wyglądała jak ludzka twarz. Znajdowała się ona na obszarze zwanym Cydonią. Wkrótce stał się on bardzo popularny. Nieco później odkryliśmy również coś przypominającego ludzką twarz w górach Libia Montes. Ogólnie rzecz biorąc, na Marsie znajduje się wiele dziwnych struktur. W 2022 roku zauważyliśmy tam strukturę, która wyglądała jak drzwi. Łazik Curiosity NASA wykonał kilka zdjęć skalistego kopca, zwanego East Cliffs na Mount Sharp. Kopiec ten ma naturalne pęknięcia, a jedno z nich jest mniej więcej wielkości wejścia dla psa, jak coś ze starożytnego egipskiego grobowca. Wiele osób wyolbrzymiło tę historię. Obraz był szeroko udostępniany w mediach społecznościowych, dzięki czemu pęknięcie wyglądało na większe niż w rzeczywistości. Niektórzy uważają, że sugeruje to istnienie życia pozaziemskiego. Jednak po bliższym przyjrzeniu się NASA odkryła, że było to tylko wąskie pęknięcie w skalistym terenie. Takie szczeliny są całkiem normalne w skalistych obszarach zarówno na Ziemi, jak i na Marsie. Pęknięcie powstało naturalnie z czasem, być może w wyniku erozji spowodowanej wiatrem lub trzęsieniami Marsa. Czerwona planeta to kopalnia złota tajemniczych struktur. Niedawno znaleźliśmy tam dziwne spiralne kształty. Są to gigantyczne spirale wykonane z lawy i wyglądają jak duże sprężyny lub pętle. Przez lata nie byliśmy pewni, czy marsjańskie doliny zostały utworzone przez lawę czy lód. Te zwoje lawy rzucają światło na tajemnice. Teraz dzięki zdjęciom wysokiej rozdzielczości z sondy NASA Mars Reconnaissance Orbiter naukowcy zauważyli 269 spiral lawy, których nie można wytłumaczyć aktywnością związaną z lodem. Fascynujące jest to, że te spirale lawy są podobne do tych, które widzimy na Ziemi, stworzonych przez hawajskie strumienie lawy. Spirale te są tak dobrze zachowane, że wcześniej łatwo było je przeoczyć. Mają od 16 do prawie 30 metrów szerokości i są subtelne, wtapiając się w pełen pyłu marsjański krajobraz. Spirale te mogą nas wiele nauczyć o składzie Marsa, zwłaszcza o jego skorupie i płaszczu, o których wciąż niewiele wiemy. Ale Mars nie jest jedyną planetą z dziwnymi strukturami. Na przykład Saturn, gazowy gigant naszego Układu Słonecznego, ma fascynującą cechę na swoim północnym biegunie. Ogromny sześciokąt. Jest to właściwie chmura w kształcie sześciokąta. Ma około 14 km długości, co czyni go większym niż średnica Ziemi. Uważa się, że jest to strumień gazów, poruszający się około 322 km na godzinę. Sześciokąt ten został po raz pierwszy dostrzeżony przez misję Voyager w latach 80., a następnie z bliska przez misję Cassini w 2006 roku. Misja Cassini zauważyła zmianę jego koloru z niebieskiego na złoty w miarę upływu czasu. Istnieją różne koncepcje na temat tego, dlaczego Saturn ma coś takiego. Jedna z teorii sugeruje, że powstaje z powodu sposobu, w jaki wiatry poruszają się z różnymi prędkościami w pobliżu biegunów Saturna. Podobne kształty powstały w eksperymentach laboratoryjnych, gdy ciecze obracały się z różnymi prędkościami. Inny pomysł sugeruje, że może być za to odpowiedzialny powolny, wirujący strumień powietrza w połączeniu z wyjątkowymi wzorcami pogodowymi Saturna. W 2020 roku odkryliśmy, że gdy burze są otoczone przez wiatry wirujące w przeciwnym kierunku, mogą tworzyć stały kształt sześciokąta. Jak dotąd jest to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Saturn również miał szczęście do dziwacznych księżyców. Jeden z nich nazywa się Iapetus. Ma dziwną cechę. Ogromny grzbiet, który owija się wokół jego środka, jak gigantyczny pas. To w zasadzie sprawia, że wygląda jak wielki orzech włoski. Gdzie jest mój dziadek do orzechów? Grzbiet ten jest niewiarygodnie wysoki, jak na nasze standardy. Ma od 13 do 19 km wysokości i rozciąga się na 200 km szerokości. Pokrywa ponad 3/4 powierzchni Księżyca i jest uważany za trzecie co do wielkości pasmo górskie w całym Układzie Słonecznym. Nie mamy pojęcia, jak się uformował. Nie przypomina on niczego, co można zaobserwować na innych planetach lub księżycach. Jest jednak jeden pomysł. Grzbiet może być pozostałością martwego księżyca. Miliardy lat temu kolosalne uderzenie oderwało kawałki materiału od Iapetusa. Kawałki te krążyły wokół Słońca, tworząc mini księżyc lub subsatelitę. Z czasem przyciąganie grawitacyjne Iapetusa rozerwało ten mini księżyc, tworząc wokół niego pierścień gruzu.
Gdy gruz spadł z powrotem na Lapetusa, utworzył masywny grzbiet, który widzimy dzisiaj. Podobno proces ten nastąpił szybko, być może w ciągu stuleci. Grawitacja Saturna nie przeszkadzała, ponieważ na szczęście Lapetus znajdował się od niej dość daleko. Gdyby był bliżej, jego księżyc mógłby zostać odciągnięty. Musimy jednak przeprowadzić więcej symulacji, aby sprawdzić, czy ta teoria jest prawdziwa. Tytan, kolejny z księżyców Saturna, również ma dziwne zjawiska w swoich metanowych morzach. Naukowcy zauważyli te dziwne jasne punkty, zwane magicznymi wyspami, które wydają się pojawiać i znikać co jakiś czas. Nie mamy pojęcia, czym one są. Atmosfera Tytana jest wypełniona złożonymi cząsteczkami organicznymi, które zlepiają się i opadają na jego powierzchnię jak śnieg. Te magiczne wyspy mogą być grudkami śniegu, które pochłaniają metan i opadają bardzo powoli. Jest jednak pewien problem. W wodzie cząsteczki sklejają się ze sobą, dlatego rzeczy mogą unosić się na jej powierzchni, ale metan jest inny. Lubi chwytać się innych cząsteczek, więc sprawia, że każda stała rzecz natychmiast tonie. Jednak te magiczne wyspy nie toną. Istnieje teoria, że wyspy te mogą być jak gąbki z wieloma dziurami wykonane z lodu. Kiedy kawałki tego dziurowego lodu odrywają się od krawędzi jeziora, mogą unosić się na morzach Tytana przez jakiś czas, zanim zejdą pod wodę. Istnieją również inne pomysły, takie jak pęcherzyki azotu lub fale wywołane przez wiatr. Potrzebujemy więcej badań, aby mieć pewność. Księżyce bywają dziwne. Wystarczy spojrzeć na nasz własny. W 1970 roku znaleziono na nim plamę z brakującą glebą, która wygląda jak błękitne jezioro. Tę tajemniczą plamę nazywano Ina. Po raz pierwszy zauważyliśmy ją podczas misji Apollo 15 w 1970 roku. Później misja Apollo 17 wykonała wyraźniejsze zdjęcia. Ta plama w kształcie niebieskawej litery D jest jedną z najdziwniejszych rzeczy na Księżycu. Kolor pochodzi od specjalnych skał bogatych w tytan, zwanych bazaltami. Skały te pokrywają podłogę Inę i sprawiają, że wygląda ona na niebieską. Istnieją również niebieskawe obszary w pobliżu krawędzi kopców wewnątrz Iny. Ina jest wyjątkowa i prawdopodobnie ma długą historię. Mogła mieć kiedyś aktywność wulkaniczną, a jej kopce mają około 3 do 5 miliardów lat. Nasz Księżyc również ma swoją twarz, podobnie jak Mars. W pobliżu południowego bieguna Księżyca znajduje się obszar przypominający twarz. Jest to jednak tylko grupa kraterów i cieni, które z daleka tworzą taki widok. Kratery te istnieją od miliardów lat i pokrywają około 16% powierzchni Księżyca. Niektóre z nich mogą nawet zabierać wodę i lód. Być może zastanawiasz się, dlaczego w naszym Układzie Słonecznym jest tak wiele dziwnych twarzy. Dzieje się tak, ponieważ nasze mózgi są przystosowane do rozpoznawania twarzy, nawet tam, gdzie ich nie ma. Jest to zjawisko zwane pareidolią. Tak jak wtedy, gdy widzimy cienistą postać na krześle z ubraniami. Nawet na Merkurym niektórzy ludzie widzą kształty podobne do myszki Miki, więc nie martw się, to nie życie pozaziemskie. Nasze mózgi płatają nam figle, sprawiając, że widzimy znajome kształty, takie jak twarze, nawet tam, gdzie tak naprawdę nie istnieją.